Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj przyjrzymy się rynkowi w Jarosławiu. Podziwiać będziemy nie tylko otaczającą nas architekturę, ale dowiemy się również, co było przyczyną zapadania się kamienic w centrum rynku oraz jakiego zagadkowego odkrycia dokonano w pobliżu ratusza. Zapraszam na wspólny spacer. Jarosław to miasto położone w województwie podkarpackim, nad rzeką San. Liczy około 40 tysięcy mieszkańców. Położone jest na wysokości od 170 do 260 metrów nad poziomem morza. Spacer rozpoczynamy, przechodząc przez fragment Bramy Krakowskiej, stanowiącej element murów obronnych miasta. Dawny Jarosław otoczony był murami miejskimi chroniącymi mieszkańców przed najazdem wrogich wojsk. Brama, którą przechodzimy, była okazała i reprezentacyjna, posiadała aż 3 kondygnacje, a zwieńczona była renesansową attyką. Niestety bramę rozebrano na skutek działań austriackich w XVIII wieku. Dalej idziemy ulicą Grodzką, która prowadzi na sam rynek. Kiedyś ulica Grodzka była główną ulicą miasta. Jej nazwa, jak nie trudno się domyślić, pochodzi od grodu. Ciekawostką jest, że pomiędzy kamienicami numer 15 i 17 usytuowana jest najwęższa kamieniczka w Jarosławiu, ma jedynie około 2,5 metra szerokości. Obecnie na jej parterze znajduje się sklep z rajstopami. Niegdyś wszystkie kamienice przy ulicy Grodzkiej miały podcienia albo attyki. Obecnie architektura i wygląd kamienic przypominają dawną świetność tej ulicy. W przeszłości Jarosław odgrywał ważną rolę w państwie. Już w XIV wieku zaliczany był do jednych z najbogatszych miast. Miasto leżało na szlaku Via Regia. Szlak był wykorzystywany przede wszystkim w celach handlowych, dlatego też Jarosław zawdzięczał swoją pozycję wymianie towarów. Tutejszy jarmark uchodził za drugi w ówczesnej Europie, po największym odbywającym się we Frankfurcie nad Menem. Wyobraźcie sobie, że spędzano wówczas nawet 40 tysięcy wołów i 20 tysięcy koni. Co ciekawe, to właśnie handel, który był motorem rozwoju miasta, okazał się również wielkim dla niego zagrożeniem. Najpiękniejszej bowiem części miasta groziło pochłonięcie przez ziemię. W połowie XX wieku kilka starych kamienic na rynku zaczęło się nagle walić. Okazało się bowiem, że pod powierzchnią rynku biegnie niezliczony ciąg korytarzy, komór i podziemnych chodników. Zostały wydrążone bez poszanowania zasad budowlanych, w czasach, kiedy miasto było ważnym ośrodkiem handlowym, głównie jako podziemne magazyny. Niestety z upływem czasu zaczęły się zawalać. Na szczęście kilkanaście lat prac ratowniczych dało pozytywny efekt, rynek stał się bezpieczny. Pozostałością natomiast po tym okresie jest podziemna trasa turystyczna i podziemne przejście turystyczne, dostępne dla zwiedzających. Na rynku znajdują się okazałe kamienice, jednak według wielu najokazalszą jest kamienica Orsettich. Została zbudowana w XVI wieku dla polskiej rodziny Smiszowiców, potem kupiła ją rodzina Orsettich, słynna włoska rodzina kupiecka. Obecnie jest siedzibą muzeum. Można tutaj zwiedzać między innymi tak zwaną Wielką Izbę, w której zachowały się oryginalna posadzka, belkowy strop oraz fragmenty polichromii. Stanowi również ona dowód na ogromne bogactwo ówczesnych kupców. Najpiękniejsze miejsca w Jarosławiu skupione są wokół rynku, na którym króluje duży neorenesansowy ratusz. Wieńczy go wieża z zegarem sprowadzonym w 1896 roku z Wiednia. Pierwszy, jeszcze drewniany ratusz pochodzący z XV wieku spłonął w pożarze. Zastąpił go murowany, który po kolejnym pożarze przybrał formy renesansowe. Pod ratuszem, podobnie jak pod pozostałymi budynkami na rynku, znajdowały się kilkukondygnacyjne piwnice. Ciekawostką jest, że nieopodal jarosławskiego ratusza w 1967 roku dokonano zagadkowego odkrycia. Otóż, na głębokości około 1,5 metra odkryto starą nawierzchnię drogową, pod którą znajdowało się zbiorowisko ludzkich czaszek. Mówi się, że czaszek było tak dużo, że zapełniły one dwa samochody. Prawdopodobnie czaszki należały do straceńców, tym bardziej, że w XV i XVI wieku miało się tu znajdować miejsce straceń i pręgierz. Przed ratuszem znajduje się fontanna multimedialna.
to najnowsza atrakcja, zlokalizowana na Jarosławskim Rynku. Przy wieczornych pokazach multimedialnych można podziwiać połączenie strumieni wody, iluminacji oraz dźwięku. Ulicą Jana III Sobieskiego podejdziemy do cerkwi pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Co ciekawe, została ona zbudowana na fundamentach dawnego Zamku Ostrogskich. Jest to świątynia grekokatolicka, a jej budowę rozpoczęto w 1717 roku. Jej budowa prowadzona była jednak bardzo powoli, ze względów na brak funduszy. Konsekrowano ją dopiero 30 lat później. Jest ona głównym ośrodkiem pielgrzymkowym polskich unitów. Nie każdy wie, ale Jarosław słynie również ze smacznych ciastek i biszkoptów. Tradycja ta sięga XIX wieku, kiedy powstała tu parowa fabryka biszkoptów. Biszkopty jarosławskie wytwarzane są od 1876 roku. Warto wiedzieć, że w sierpniu każdego roku odbywa się w Jarosławiu Festiwal Muzyki Dawnej, jeden z najbardziej znanych tego typu festiwali w Europie. W opisie filmu umieszczam link do strony festiwalu. Dochodzimy do studni na Jarosławskim Rynku. Co ciekawe, dolna część studni jest oryginalna, górna stanowi zaś rekonstrukcję. Odtworzono odcinek studni do głębokości 6 metrów pod powierzchnią rynku. Zniszczoną cegłę zastąpiono współczesną, podobną do pierwowzoru, natomiast całość przykryto drewnianym zadaszeniem. Niegdyś studnia pełniła rolę zbiornika, zaopatrującego mieszkańców rynku i sąsiednich ulic w wodę, dzisiaj stanowi atrakcję turystyczną. Będziemy już wracać. Niewątpliwie okolice rynku w Jarosławiu mogą się podobać. Widać, że wciąż prowadzone są prace remontowe, niektóre kamienice wymagają remontu czy odświeżenia. Natomiast bez wątpienia to miejsce ma spory potencjał i warto go odwiedzić. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.